dniu 30 kwietnia 2019 roku w Miejskim, głową powiecie niżańskim w województwie podkarpackim, gdy głową Kościoła katolickiego jest papież Franciszek, prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, prezesem Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Mateusz Morawiecki, wojewodą podkarpackim Ewa Leniart, marszałkiem województwa podkarpackiego Władysław Ortyk, burmistrzem gminy i miasta Nisko Waldemar Siusarczyk, przewodniczącym Rady Miejskiej Marcin Polta, proboszczem parafii pod wezwaniem świętego Józefa ksiądz Kazimierz Hara, dyrektorem publicznej szkoły podstawowej nr 1 Beata Żak. Jesteśmy świadkami uroczystego wręczenia tego aktu erekcyjnego budowy sali gimnastycznej wraz z dwuoddziałowym przedszkolem przy publicznej szkole podstawowej nr 1 w Miejskiej. Decyzję w sprawie budowy obiektu podjął w 2018 roku burmistrz gminy miasta Julian Kozimek wraz z zastępcą Teresą Słupkowską. Ta budowa jest troszkę do podkłada, tak, teraźniejszy etap to już kwota nieco wyższa, 1 500 000 i zamykamy w sumie to dzieło wmurowaniem tego naszego aktu erekcyjnego. Czekaliśmy do tego czasu, cierpliwie żeśmy czekali, wyczekiwaliśmy na ten czas, o tak powiem, i doczekaliśmy się. Ja bardzo dziękuję w tym miejscu za podjęcie tych decyzji. One były odważne, gdyż zobaczcie Państwo, 6 milionów, ponad prawie 7 milionów złotych. Dla budżetu gminy i miasta Nisko to wydatek no, dosyć duży, chociaż oczywiście mówię, że gminę stać na to. Gminę stać, bo niekiedy ktoś nam zarzuca, że ta gmina, ten budżet taki niewielki. Stać gminę i miasto Nisko na wybudowanie takiej przepięknej hali. To jest hala sportowa wraz z łącznikiem, wraz z dwuoddziałowym przedszkolem. Przedszkole, czyli, szanowni Państwo, ten zaczątek nauki. I tutaj dzisiaj, jak wykończymy ten budynek, będziemy mieli dzieci, które będą nam tworzyć nabór. To wszystko jest przemyślane. To nie jest tak, że ktoś sobie coś tam ubzdurał. To jest wszystko przemyślane. Ja bardzo dziękuję jeszcze raz za tę decyzję, panie burmistrzu. To są niesamowite decyzje. Pani burmistrz zasmarkana. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, powierzamy tą kapsułę czasu z aktem erekcyjnym. Panu się to należy. Mam wiem, kto ją gdzie panu. Ale to idzie do środka? Do środka. Tak? Tak. Ja kapsulę czasu. Jest zdjęcie pana burmistrza Juliana Ozimka. Co jest? Jest zdjęcie pana burmistrza Juliana Ozimka. Jest nowość w naszym zdjęciu z oddania placu budowy, który odbywał się 19 października. I wszystkie osoby, które tutaj są obecne, są opisane na tych zdjęciach kolejno, od lewej, każdy wymieniony, więc wszyscy jakby obecni tutaj są na sfotografowaniu. Jest również plac szkolny, jakby historycznie już nie zaistniały, ponieważ właśnie plac, tak jak już to sala gimnastyczna, plac zabaw, który tutaj który się pojawi, ale już nie w takim oczywiście. Są część książki oraz to bez opłaty, bo nie chciała się dać. Są medale naszego patrona szkoły generała Stanisława Dąbka, są monety 20-złotowe, 10-złotowe i drobne, o drobniejsze nominale. Także, no i wycinki z gazet, które relacjonowały ważne wydarzenia z naszej szkoły. No i akt erekcyjny jako rzecz najważniejsza. Na pewno jeszcze muszę mieć.